No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to kolejny odcinek z Dziedzictwa Hogwartu. I dzisiaj wróciłem, jak widać, do Hogsmeade, muszę się spotkać z Crispinem Dunem. I no co tu dużo powiedzieć, dać mu przykrą wiadomość, że niestety jego koleżanka, która hodowała pająki, nie żyje. No ale cóż, trzeba to jakoś przekazać. A, oprócz tego zacząłem się w końcu zajmować troszeczkę w wolnej chwili magicznymi zwierzątkami. Pozyskałem z nich trochę, wiecie, surowców, tych piórek, futer i tym podobnych. Dzięki czemu nieco ulepszyłem swój sprzęt, ale jest jeszcze dużo do ogarnięcia, więc muszę się na tym teraz głównie skupić. A, i przy okazji, dzięki temu, że się tymi zwierzątkami zajmowałem, to wbiliśmy nowy poziom i mam 35 już. I zamierzam rozwinąć Avada Kedavra na mistrzowski poziom. Zabicie przeciwnika za pomocą Avada Kedavry zabija wszystkich przeklętych przeciwników. No powiem szczerze, że to robi wrażenie. To może naprawdę ułatwić nam życie, no ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętajcie, żeby strzelić lajka, jakby się podobało. Pamiętajcie o subie. A, no i dzisiaj, jak tylko załatwimy tą sprawę, idziemy spotkać się oczywiście z Sebastianem. Mr. Don? I have some news. Thank Merlin about my sweet friend Mary. It seems poor Mary was breeding spiders in her home for profit and vastly underestimated their propensity to multiply. Oh, Mary, what untoward scheme were you involved in? If she needed financial assistance, she could have just come to me. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. You'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the amulet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Even so, you'll want to prepare yourself. The place needs something of a cleanup. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arryn'shire. Dokładnie. The dearly departed Mary. Splątana sieć. Dobra, jeszcze jest trochę tych misji pobocznych, jak widać, całkiem sporo. No ale dobra, bowiem teraz idziemy na spotkanie z naszym kumplem Ślizgonem. I to jest w cieniu losu. I musimy udać się do krypty. Jak mam się udać do krypty, to oczywiście muszę udać się do Hogwartu. Proste i zrozumiałe. Gdzie będzie najbliżej, jakbym się chciał gdzieś tu pojawić w okolicy. O, a tu jest jakieś zadanie? O, wszystko dobrze, co dobrze dzwoni. Porozmawiaj z Puchonką w skrzydle astronomii. O, ciekawe, jakieś nowe zadanie się pojawiło. Tak czy siak idziemy na razie do tej sali. I teraz czekajcie, czy to jest sala obrony przed czarną magią, czy to jest sala zaklęć? Bo ja tutaj miałem... Aha, nie, to nie ta sala. Okej, w takim razie idziemy do krypty. Tak jakby nie zwracajcie na mnie uwagę, ja tylko wchodzę w jakieś tajemnicze przejście. Kto by się spodziewał, że coś tu może być, czyż nie? Ale wchodzimy. No i ciekaw jestem, co z Sebastianem. On jest pewnie, wiecie, mega przestraszony. Jakby nie patrzeć, zabił swojego wuja. Siostra się od niego odwróciła. Jak to wszystko się skończy? Nie mam pojęcia, ale zaraz się pewnie dowiemy. O, jest on. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian, did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No wiadomo, no sprawa. What happens from here? I'm glad we met. Jakie to miłe.
Naprawdę. Oh, Sebastian. Zaraz, tutaj jesteś? A, ty myślałem, że on wyszedł stąd, ale nie, 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 jest tutaj. Dobra, Ominous, musimy porozmawiać. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. I teraz jest ważna sprawa. Powinniśmy wydać Sebastiana? Nie możemy wydać Sebastiana. Ja uważam, że nie możemy go wydać. Absolutnie. Nie zgadzam się na to. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever no. lies ahead, we must face it together. That I know. Dokładnie. Trzymajmy się razem. Myśli zgoni, musimy trzymać się razem. Dobrze. Tak więc pozostaje nam czekać? Chyba tak. Czekać na to, jak to wszystko się potoczy, oczywiście. Mam nadzieję, że Sebastian jeszcze dzisiaj da nam znać. O, czeka już na nas. Możemy pomówić? Czy nie chcesz jeszcze? Nie. Dobra. Okej, okay, czyli nie teraz. Rozumiem, rozumiem. Natomiast jako, że już wyszliśmy... Właśnie, tutaj ktoś ma dla nas jakąś sprawę. Jakaś puchonka, czyż nie? Owszem. O, jaką ma czapę, proszę bardzo. Ewangelina Bartley. Pardon me, is everything all right? No, no it's not. We only had two bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule-breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only two bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower, just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. No, nie ma sprawy. Wszystko dobre, co dobrze, dzwoni. Okej, udaj się do pokoju muzycznego. Dobra, niech mnie prowadzi więc przewodnik, bo mamy tą misję, co nie, więc... Co masz zrobić? Masz czekać, aż ja coś zrobię, no prosta sprawa. Co tu się dłużej zastanawiać?
Okej, okay. Sala muzyczna, pamiętam ją, to jest ta sala z tymi ropuchami. O! Adelaida? A ty jesteś Adelaida? O proszę, zamiast jej pomagać, to widzicie, wcina jabłko. O, i taka pomocna jesteś, puchonko. Dobra, nie traćmy na nią czasu, chodźmy tam i cały czas czekajmy na wiadomość od Sebastiana, może coś w tym czasie, jak to zacznę robić, się wyjaśni. Chciałbym, by tak było, no ale się przekonamy. Kurczę, schody. Tutaj, aha, tak, tutaj były te klucze. No i dobra, jest sala muzyczna. Ale to miało być nad salą. Siema, rupuchy, siemano. Tak jest, bardzo ładnie. Ale pytanko, jak ja mam tam wejść? Czy tu są jakieś drzwi? A, ja tu nie byłem na górze. O, widzicie? Dobra. Dobrze, że przy okazji tutaj się wybraliśmy, bo nawet nie widziałem tych schodów nad salą muzyczną. Więc zawsze coś ciekawego. Dobra, tutaj już mamy i tutaj też się poruszyło, więc jest idealnie. Chociaż pewnie i tak nie dostaniemy tutaj nic jakiegoś mega cennego. Nie ma co się oszukiwać nawet. No ale poczekajmy, zobaczymy i te nic specjalnego. No i co jest tutaj? Co jest tutaj do znalezienia? Wow, wysoko. Dość wysoko. O! No tak. Zamierzam tak użyć tego. A czy nie mogę tego najpierw przyciągnąć na przykład za pomocą Accio, a potem użyć Wingardium? Wydaje mi się, że ma to sens, chociaż czy ja będę wiedział, jak to ułożyć, to jest już inna sprawa. Chwileczkę, dzwoń jest tutaj, tak jest. Masakra, ale nawala. I teraz który gdzie? A może tak zrobię na czuję. A dobrze to zrobiłem? A to nie trzeba jakoś ich odpowiednio po prostu wielkością zmieniać? Nie mam pojęcia, szczerze nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ustawiając go tutaj. Nie wiem. O, dobra, ale tu jest jakaś... Ej! Wow, tu ropuchy. Dobra. I dobrze tutaj się wybrałem. Lampy halloweenowe. Coś ciekawego do znalezienia. Oprócz tego potężna skrzynia. Nie wiedziałem nawet, że można wyjść tak na zewnątrz. No zobaczcie, jak to ładnie wygląda boisko do Quidditcha. Można stąd ładnie obserwować. Teoretycznie, jakby ktoś miał lornetkę, może tak obserwować stąd już nawet mecze Quidditcha. Dobry widok może być. A gdzie zabierze mnie ta ropucha? Okej, okay. O! I tu są skrzynie, do których wcześniej mogłem nie wiedzieć, jak się dostać. I proszę, i to są ważne skrzynie. Cieszę się niezmiernie, czyli tutaj nie dało się wejść jakoś drzwiami. Nie dało się, widzicie, tu nie ma żadnych drzwi. Pewnie miotłą też się nie da niestety wylądować w tego typu miejscach. Cieszę się, że się tutaj udałem. Okej, okay, natomiast teraz wracajmy. Wracajmy, bo ten dzwon był gdzieś tutaj. Dokładnie. Jak tam teraz pewnie... Ojej, co się z tym dzieje? Black się wścieka pewnie, słysząc jak nawalam w te dzwony. No i pytanie, czy to będzie dobrze ułożone? Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. No, Black na pewno nie będzie zadowolony, nawet się nie ma co nad tym chwilę zastanawiać. Jejku, ale się głośno zrobiłam. Szczerze, myślę, że nie dziwię mu się, że może mieć od tego ból głowy. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. A kto tutaj na nas czeka? Duchy walczą. Okej. Okay. Sir Gregor. Sir Gareth, tak? Dobrze? Chyba. Który wygra? O. Okej. Okay. Przynajmniej byliśmy świadkami. Kto wygrał ten pojedynek? Jest tutaj jakieś zadanie, ale jak widać to zadanie jest po prostu na innym piętrze. No ale w sumie warto by się zainteresować i tak właściwie co to za zadanie? Może tutaj? Co tutaj mamy? Czy tu jest jakieś po prostu są zajęcia? Też jeżeli to jest jakaś ważna misja, to nie chcę jej zaczynać teraz, gdy jesteśmy w trakcie innych zadań. Wszystko dobre, co dobrze dzwoni. Nie, no to jest to. Ale. A nie, ja jestem tutaj bardziej. Mhm.
Dobra, nie wiem co tutaj jest, ale w sumie możemy podejść i zobaczyć. To jest misja do rozpoczęcia, ale jaka misja? Credit where it's due. You're a rather good flyer. Imelda? O, Imelda tu jest. Dobra, wiecie co? Dzwony dzwonami. Jak jestem już tutaj, to zobaczmy o co tu biega. A, lekcja historii, okej. Okay. In today's lesson we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effects it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically almost see history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. Aha. Now for a stroll to the bell tower. Masakra, najnudniejszy nauczyciel. Ja przypominam, że on zmarł podczas prowadzenia lekcji. Nawet nie skapnął się, że zmarł. The hole in the bell tower room above it contain myriad interesting artifacts. Masakra. I co teraz? Czekajmy, czekajmy. Chyba pan profesor chce coś powiedzieć. Nie, dobra, idzie dalej. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? I... Co? That wasn't me, professor. No właśnie. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrok. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft, another notable historical figure. He's right nearby. Okej. Mam wziąć stronę przewodnika o Grimbaldzie Wefcie. Ojej, tylko gdzie? Coś tu mamy. O, może nie? Czy to to, czy nie? Tak, Grimbald Weft to czaszka słynnego krawca Grimbalda Wefta, którego zręczne robótki naprawiały niezliczone płaszcze czarownic czarodziejów podczas rebelii goblinów w 1752 roku. Dzięki temu uniknęli rozchorowania podczas bitwy. Z pewnością. Oh yes, I see you found Grimbald Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Aspuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. No proszę, ale zobaczcie, w książce nie było tak, że profesor Vince prowadził dość ciekawe zajęcia. Tutaj przynajmniej wyszliśmy poza klasę, musimy sami poszukiwać. Całkiem ciekawe. O! Fearless mouse hunter and devoted study companion. People have always loved their pets. I find that comforting. Dokładnie. At least we're out of the classroom. Zgadzam się z tobą. Jak zwykle zresztą, jak zwykle. No szukajmy. O, tu coś mamy.
Ale to jest coś innego. Machający rycerz. Ta zbroja należa... A nie, to chyba to. Należa do Sir Afpudla Radosnego usposobienia. Legendarnego i przyjaznego rycerza, który ponoć wygrał każdą potyczkę, nim się jeszcze zaczęła, dzięki swej sympatycznej taktyce negocjacji. Niektórzy przypisują jego sukcesy niezwykle potężnemu zaklęciu rozweselającemu, które rzucił na siebie. Okej. No siema. Ten ma wąsy jakie w ogóle. Dobra, muszę wrócić do pana profesora. No śmieszne te zbroje. Całkiem zabawne. Dobrze, panie profesorze, już jestem z powrotem. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Dziękuję. I to koniec lekcji. No proszę. Koniec lekcji, ale taka przyjemna. Przyznaję, że ciekawe nawet. Rumor has it, she was demonstrating her experimental lunar apparition charm. She was never seen again. Perhaps she succeeded. I suppose we'll never know. Może idzie ją gdzieś tam znaleźć. Kto to wie? Kto to wie, kto to wie? Kurczę. Dobra, to jest... A, to musimy jeszcze skończyć. Dobra, tym się zajmiemy. Ale chciałbym dowiedzieć się, jak się zakończy, słuchajcie, sprawa z Sebastianem i nie mogę po prostu się doczekać na to, żeby w końcu dostać tą informację, no bo ile można? Prawda? Ile można po prostu? Ja chcę wiedzieć, czy skończy dobrze, czy jeszcze go zobaczymy na zajęciach, czy może mimo wszystko Omnis albo... Albo na przykład właśnie... A, nie, tu byliśmy. Anna w końcu go wydadzą. Wolałbym, żeby tak się nie stało oczywiście, ale nigdy nie wiadomo. No cóż, przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczek... A nie, już myślałem, że to jest coś, jakieś, wiecie, zagadka, której nie odgadnąłem i takie... Jak to w ogóle możliwe? Tu nic więcej nie ma, co nie? Gdzieś tam daleko, może coś wykrywa, ale daleko. A tutaj? Tutaj, nie no, zawsze coś gdzieś jest, coś gdzieś słychać. Ale to bywa niestety mocno mylące, bo wiecie, ile tutaj kondygnacji ma ten zamek. Ale dobra, o, jestem. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. O, róg buchorożca. Spoko. I tu mamy nawet kolejne zadanie gdzieś w pobliżu. Zaraz sobie zobaczymy, czy to kolejne z tych nowych zadań, które się pojawiły. A wcześniej ich nie było. Co tu mamy? A nie, to jest Feniks. A, Feniks Popiołów, porozmawiaj ze Smykiem. Kurczę, mogę się tym zająć. Ogólnie zauważyłem, że pióra Feniksa są potrzebne do tych maksymalnych ulepszeń wyposażenia, więc no głupio byłoby tego nie ogarnąć. Ale zanim cokolwiek, poczekamy sobie, zrobimy, żeby zrobiła się noc, potem może się zrobić jeszcze raz dzień, jak będzie potrzeba. Po prostu jestem ciekaw, czy dostanę jakąś sowę od Sebastiana, ale chyba nie. Chyba nie. Być może trzeba będzie dopiero, wiecie, poczekać troszeczkę, zanim to zadanie nam się ponownie aktywuje. No jest taka opcja, jest niestety taka opcja, no ale no nic nie zrobimy. Okej, tutaj nie ma nic, co by mnie zainteresowało, raczej nie, a musimy wejść na samą górę.
O nie, Irytek! Co tym razem Irytek wymyślił? Dobre pytanie. Co wymyślił takiego? Nie no, tutaj się nic nie dzieje. Dobra, zrobimy jeszcze raz, żeby był dzień. Ale nie no, wydaje mi się, że choć bardzo bym chciał tym zadaniem się zająć, to musimy czekać. Ach, nieszczęście, nieszczęście, bo naprawdę chcę się dowiedzieć, jak to się wszystko zakończy. No ale dobra, w takim razie pokój życzeń, wchodzimy. Dokładnie, wejdziemy, zobaczymy co i jak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu, o, tu gdzie zawsze zresztą. No i bardzo dobrze. Podziel się oczywiście. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Też mi się tak wydaje. Przeszukaj jaskinię. Dobra. Okej. Okay. Tylko gdzie jest ta jaskinia? Genialne pytanie. Gdzieś na północy? Nie, na południu. Daleko na południu. Aż dziwne, że nie. No tutaj będzie, stąd będzie najbliżej teoretycznie. A, bo tutaj jest w ogóle górska jaskinia Feniksa. Okej, okay, to wiele zmienia. Ta nazwa już powinna mi mówić, że tam powinien on być. No ale dobra, tak, tak. Tego miejsca rzeczywiście nie sprawdziłem wcześniej. Może żeby być... Dawno w ogóle nie latałem, więc może skorzystajmy z podróży na hipogryfie. Jejku, ale tutaj się mnóstwo zrobiło, widzicie, przeciwników. No tak, ale oni się pojawiają w tych obozach, mimo tego, że pokonałem ich wcześniej, no ale lataję na hipogryfie jak zawsze na propsie. Trzeba przyznać, no ale jak lecimy ratować kolejne magiczne zwierzę, to dobrze wejść w dobrym stylu, czyż nie? Ta muzyka jest zawsze też inna wtedy. Tak, tutaj jest obóz. Obóz kłusowników i ogólnie muszę zlecieć jakoś w dół. Ależ majestatyczne takie, można powiedzieć, nurkowanie w dół. Dawaj, 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 dawaj. Mogę tutaj wyjść. Fajnie byłoby trochę oczyścić ten teren, zanim... No, tutaj, wyląduj, wyląduj. Przecież musi się dać wylądować, dobra. Dobra, schodzimy. Wracaj. Świetnie. A, bo tu wchodzę na górę, ale... O. Dobra, to może... Obóz obozem, to może jednak najpierw, jak już jesteśmy w tym miejscu, to rzeczywiście wejdźmy, nie czekajmy dłużej. Wiecie, nie wiadomo, czy już tam kłusowników nie ma, po co tracić czas? Feniks z popiołów. Dokładnie, muszą tu być, nie ma innej opcji. No zobaczymy, zobaczymy, teraz mam nowe zaklęcie, którym możemy troszkę podziałać. Dobra, gdzie was się mam spodziewać? Czy tutaj coś jest? Tak. Jest możliwość użycia Confringo. Brawo. Could the phoenix be in there? Bardzo możliwe. Ale tutaj to raczej pająki, patrząc po... Aha, już widzę gniazda pająków. Super. Jakby mi tych pająków ostatnio nie było za dużo. Już ich spotykam wiele. Wydaje się, że coraz więcej mimo wszystko gdzieś ich tutaj będzie. A nie, dobrze, dobrze się tutaj wybrałem, bo tu chyba będzie skrzynia. Dobra, 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 no, podpalaj. Świetnie. Jedna lub dwie tabliczki z zasadami. Czemu nie? Może się przydać, nie mówię. Dobra, 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 ale podążamy za Feniksem. Tam wydaje się, że jest chyba więcej tych pajęczych jaj. Niestety trzeba będzie się tego pozbyć w miarę sprawnie. Dobra, czyli muszę iść tutaj, prawda?
Na to wygląda. Mhm. Standardowo. Dobra, jak jesteście ustawieni? What? No. Keep looking. O nie, nie, nie patrzcie, nie patrzcie. No, dlaczego nie mogę go zaatakować? Niedobrze. A ja czekajcie, zobaczymy. Oni są przeklęci. Jak rzucę teraz na niego. Wszyscy trzej naraz umierają. Wspaniała moc. Wspaniała. O, ale jeszcze tu jesteście. Wybaczcie, że was nie zauważyłem. Już poprawiam się. Bombardo, tak na mocne przywalenie, dokładnie. Co tutaj na nas czeka? Ale tutaj to chyba tylko jakieś pieniążki i składniki. Dokładnie, dokładnie, dobra. W takim razie rozwalamy i idziemy dalej. Bo Feniksa póki co ani widu, ani słychu. Ale widać, jak długo Avada Kedavra się niestety ładuje. To jest duży minus tego. Tak właściwie jedyny minus tego zaklęcia. Że tak długo to trwa, ale to ono byłoby zbyt potężne, gdybyśmy mogli, wiecie, tak nawalać nim bez przerwy. Okej. Czuję, że to idzie zrobić po cichu. No nie! Dobra, udało się. Tak, dla nich dobrze, a dla was się dobrze kończy? O, klucz do bramy. Okej, klucz do jakiejś bramy zdobyłem. Pytanie tylko, gdzie mam to użyć? Tutaj jest zamknięte, czyżby to o to chodziło? Tak, to bym nie odblokował bez tego. Świetnie. Jest Feniks! Leci w moim kierunku. Chyba wyczuł, że jestem godnym czarodziejem. Tak. Też tak uważam, też tak uważam. Tylko zaraz, jak ja mam tutaj... A, dobra, po tej drabinie wejść trzeba. Dobra, lećmy za nim czym... Oho! Standardowo. Standardowo, no nie możesz sobie darować, co nie? Teraz tuj. Teraz. Tak jest. Nie będę na ciebie marnować jakichś potężnych zaklęć. Zdążył mnie zaatakować, ale spłonął spadając. Czemu nie? Dobra. Dotrzyj na szczyt góry. Ale widać, że przynajmniej Feniks jest dobrze dla mnie nastawiony. Tylko mamy tutaj po tą jedną skrzynię. Czy ona jest warta zachodu? Myślę, że nie za bardzo, ale odblokowujemy. Nie po to robimy Alohomorę na trzeci poziom, żeby teraz sobie darować takie ukryte przejście. No, co tutaj może być? Tylko nie mówcie, że sobie już bałem się, że kolejny zamek sobie bez sensu, ale okej. Przeskakuj dalej. Kucaj na szczyt góry. Gdzie? Ja go nawet nie zdążyłem zauważyć. To jest inna sprawa, ale okej, dobra, myślę, że gdzieś tu sobie idzie powolutku, pomalutku. Więc ja idę również, rzecz jasna. Okej, tu coś jest. Tam coś ewidentnie jest, więc podkuć się nieco i przejdź. Tylko to? No tak raczej... mało cenne. Ale czego ja się spodziewałem? To tylko pająki zablokowały, a nie wiecie, coś wrodzy czarodzieje. To mogło być absolutnie wszystko. No dobra. Co tam jest? Extreme. O nie, znowu Beware Spiders. Czyli znowu pajęczaki gdzieś tam się... No właśnie, gdzieś tam się zbierają. Już oczywiście musimy je dojrzeć gdzieś w odległości niedalekiej. Ogień. Jeszcze... Ojej. Jeszcze raz ogień, bombardam. Brawo. Ło. Dobra, ciebie to potraktujmy. O, kończące mu śnięcie. Spoko, nada się. Zbieraj pajęcze kły. Nigdy nie wiadomo po co, znaczy no do eliksirów, no eliksiry przede wszystkim. Ale ile tego potrzebujemy tak właściwie? Dobra, tutaj jesteś. Jakoś tak dziwne, że się pojawił w tym miejscu. Dobra, ach, no i spadłem, ale zaraz będziemy mieć, słuchajcie, ostateczne wyzwanie na pająki zrobione, więc no... Tylko się cieszyć, że wszystko opanowujemy prawidłowo. O, pokonaj trzech wrogów naraz za pomocą Avada Kedavry. Ej, zrobiłem to dzisiaj już.
Dobra. Stosujemy nasze sztuczki, słuchajcie. Myślę, że zaraz to zrobimy. Dawaj. A, teraz jest zabrość czarownika w ogóle. Aha. Tak, tylko że gdy przygotowuje swój atak, to jest już inna sprawa. Trochę zmienia postać rzeczy. Kurde. Trochę mnie cisnę, nie powiem, że nie. Wow. Uwolni się. Brawo. Niestety. Sami chcecie, żeby was tak traktować, więc... silniej dziwcie. Świetnie. Mamy cię. Teraz, czy któryś z was ma trochę więcej życia? Dobra, ty masz trochę więcej, więc... skończysz nie najlepiej. Standardowo. Ale oberwał. O, dokładnie. To za nią. Lumos. Nie Lumos. Nie Lumos. Teraz nie Lumos. Co tutaj mamy? Co tym razem? Z kolekcjonerskich rzeczy. Naturalny teren. O. To były skrzynie do rzucania. Jakoś nawet nie wykorzystałem potencjału tego niestety. A szkoda. Jest też przejście, które nas prowadzi coraz bardziej na górę. Mam nadzieję, że tutaj jest już wejście, bo wydaje się, że może być tutaj gdzieś wejście, wiecie, do samego gniazda. Można się było domyślić zresztą, że Fenix będzie z pewnością chciał zamieszkać na jakimś trudnym do dotarcia szczycie góry, gdzie byle człowiek, a nawet byle czarodziej nie dotrze. Więc niech nas to nie dziwi. Dobra, wyszliśmy. Jest i on! Okej, odblokowano nowe gniazda wyposażenia zwierząt. Cudownie. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale... a może i bez tego... a nie, on bez tego po prostu wejdzie. Dobra, już bałem się, że wiecie, będę musiał przebrażać go. Dokładnie. Coś tu znajdziemy interesującego w samym gnieździe? A, mam tędy wyjść. A, no tak, bo z tej loka... żartujecie? Dobra, jesteśmy już po złapaniu Feniksa. Najlepsza śmierć ever. No ja to mam, przyznaję, że jak już umieram tutaj niby w tej grze, to umieram w epicki sposób, właśnie na zasadzie, że źle przeskoczę. No bez przesady, w takim momencie można by bez problemu wyjąć miotłę i po prostu wyjść, a zresztą nie spadłem i się nie zabiłem. Co warto zbadać? Tutaj, o, proszę bardzo. Jak łatwo spaść stąd. Nie no, wracamy do pokoju życzeń. Chcę od razu uwolnić naszego drogiego Feniksa. Mówię, muszę sobie zrobić w tym pokoju życzeń troszeczkę uporządkować wszystko, bowiem zwierzęta trzeba dobrze rozlokować, trzeba je tutaj ogarniać, żeby troszeczkę, wiecie, wyhodować je. O, jest i on, proszę bardzo. Did you find the Phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. I bardzo się cieszę. Okej, czyli odblokowaliśmy, ja dobrze wiem, do czego są pióra Feniksa. O, mogę zidentyfikować, to jest jedna sprawa.
Natomiast mogę również chodzić do tego naszego Krosna teraz. Na przykład wziąć sobie to miejsce i zobaczyć ulepszenia. A dobra, nie mogę mieć kolejnego, co prawda... A nie, tutaj nie było potrzebnego pióra Feniksa. To czego było potrzebne pióro Feniksa? O, tutaj na przykład. Zobaczcie, ale boost z 18 do 36. No aż głupio byłoby nie ulepszyć. Do 3 razy sztuka. A, trofka za to, że ulepszyłem coś maksymalną ilość razy. I sobie zaraz zobaczymy tego Feniksa. Bo Feniks się zaraz, gdzie on się pojawił? Nie tutaj. Tutaj? Tak, tutaj. Tu jest nowy obszar. Mówię, muszę to trochę sobie wszystko fajnie uporządkować, ale tak, to miejsce wydaje się być całkiem spoko. I pytanie sobie ogarniemy od razu to i to. O, jest i Feniks. No jaki on jest ładny, przyznajcie sami, majestatyczne zwierzę. Dobra, no i teraz możemy... Tak, jeszcze nie jest gotowy na kontakt, dobra, musi być dobrze wyczesany. Teraz niech sobie podje, proszę bardzo. I teraz mogę zebrać pióro Feniksa. I to 3 pióra Feniksa. Myślałem, żeby na mniej z niego zbierał. No to porządnie. Całkiem sporo, cieszę się. No ale tak jak przy innych zwierzętach, 25 minut. No nie, no naprawdę. Ale jaki duży jest, co nie? To nie jest byle jakie małe zwierzątko, nie. Ale świetnie. Świetnie. Jeszcze chyba brakuje jednego zwierzęcia, ale być może dopiero kiedy... Bo tak jakby Smyk już nie ma dla nas zadań, więc może zadanie z Poppy sprawi, że poznamy to ostatnie zwierzę, bo chyba wydaje mi się, że jednego brakuje. W każdym razie, moi drodzy, to będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli się podobało, standardowo pamiętajcie o tym, żeby zostawić lajka, pamiętajcie o cenie, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych materiałach. Tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie. Hej!